Przechodzimy do kolejnego, 8. punktu porządku obrad. Informacja o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury wraz z przedstawieniem oferty kulturalnej i turystycznej na terenie gminy na rok 2017. Informacje otrzymali Państwo z materiałami. Strona 36 materiał. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja rady chciałby się odnieść do informacji? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych ma uwagi, zapytania do tego punktu? Bardzo proszę, radna Pani Bogumiła Rupińska. Bardzo dziękuję. Ja może jakby nawiążę do pytania Pana Piotra Kosowskiego. Pytanie dotyczy ścieżek rowerowych, budowy ścieżek rowerowych, bo Pani Burmistrz nie odpowiedziała. Mam pytanie, czy w kontekście właśnie oferty turystycznej planujecie Państwo i przymierzacie się do budowy ścieżek rowerowych, ale nie mówię tu o ścieżkach rowerowych budowanych i planowanych do budowy przez innych gestorów, ale ścieżek rowerowych w naszej gminie, te, które by promowały walory naszej gminy. Czy są takie plany, pomysły w ramach właśnie oferty turystycznej? Dziękuję bardzo. Czy Pani Burmistrz chce odpowiedzieć? Pan Burmistrz, Wiceburmistrz Ryckowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prowadzimy rozmowy z Nadleśnicą Wojewoda, tylko w związku ze zmianą prawa leśniczego będziemy musieli powiedzmy zacząć od nowa, może niektóre rzeczy uzgodnić, ale także planujemy z własnych środków, będziemy się starali o dofinansowanie oczywiście budowę ścieżki, część ścieżki zwykle od Polonic przez tereny leśne, tam gdzie mamy się, co spodziewać, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie to finansowała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Pan Piotr Kosowski. Mówiąc o tych ścieżkach rowerowych, może ja jeszcze tylko przytoczę te odcinki, które są najbardziej newralgiczne, czyli Czersk, Fojutowo. Bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo osób korzysta z tego odcinka. Jest tam niebezpiecznie. Dalej. Od Mokrego przynajmniej w kierunku Wiela do rzeki Niechwaszcz. Kolejny odcinek, Czersk, Kręgi Kamienne. Czy w ogóle ktoś o tym kiedyś myślał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Pan Czesław Miesiołowski, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jak jesteśmy już przy kulturze, to przypomniało mi się pewna historia z poprzedniej kadencji. Mianowicie mamy tu w Czersku niewielką garstkę uzdolnionych dzieci muzycznie, które grały wówczas na pianinie. Ja apelowałem do Pana Burmistrza, żeby zwolnić te dzieci, a szczególnie Panią Profesor, z opłat za wynajem Domu Kultury, tego pianina, ponieważ to też jest rodzaj kultury. My jako gmina żadnych kosztów nie ponosiliśmy, bo to były prywatne lekcje. Ta Pani Profesor przyjeżdżała tutaj, ale pożytek kulturalny był. Pan Burmistrz postąpił akurat odwrotnie. Podwindował tak, do tak horrendalnej ceny wynajem tego pianina, no i sprzedał. Sprzedał to pianino, to najlepsze pianino. Także Pani Profesor musiała się wynieść stamtąd i do tej pory uczy te dzieci, ale w szkołach. W Domu Kultury jest co prawda jakieś tam kółko muzyczne, ale wszystkie dzieci poszły za Panią Profesor, ponieważ to jest profesjonalista. Natomiast w Domu Kultury, no nie wiem, jak ocenić tego Pana, który uczy na pianinie. Także wróciłem do tego w nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi zmierzających do tego, żebyśmy dokładali do wynajmu tych sal i ponosili koszty. Tam ja apelowałem tylko o to, żeby je zwolnić, a przynajmniej utrzymać ten czynsz, który ta Pani płaciła, bo w efekcie on i tak się przenosił na te dzieci, bo Pani Profesor, rzecz jasna, obciążała te dzieci tymi kosztami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne uwagi, zapytania? Nie widzę. Bardzo proszę, radny Pan Zenon Cholewka. Ja chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć do kwestii, którą podniósł tutaj Pan Radny Kosowski, a mianowicie, że ostatnio jest duże zorientowanie nie tylko młodzieży, ale i ludzi dorosłych, oczywiście z rowerami również na Fojutowo. Jest ścieżka rowerowa
o którą kiedyś przez las, zaczynająca się od zbiegu ulic Łąkowej przy cmentarzu radzieckim, gdzie Łąkowa łączy się z Chojnicką, o którą kiedyś mieszkańcy Łukowa nawet do Gomułki się pofatygowali i dostali tą ścieżkę jako wyłączoną z lasów dla Łukowa. W Łukowie teraz no, jest planowany z budżetu obywatelskiego ładny postój plac z kręgiem do grilla i jakimś mini placem zabaw. I z tamtego miejsca jest już blisko przez Łosinę do Fojutowa. Czy nie warto by pomyśleć o ścieżce rowerowej bezpiecznej przez las z walorami wsi Łukowo, z walorami przyrodniczymi po drodze do Fojutowa? Czy nie byłby to pomysł wart rozważenia? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są inne uwagi, zapytania do punktu 8. Informacja o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury wraz z przedstawieniem oferty kulturalnej i turystycznej na terenie gminy na rok 2017. Nie widzę, wobec czego zamykam punkt 8.